Halo, dzień dobry ludziska, witam was na kolejnym materiale, kolejnym parcie z gry Warhammer Space Marine rozdział 3 podbrzusze bestii. Słuchajcie, moi drodzy, nie wiem, czy na czas uda mi się przejść tą grę, bo tak szczerze powiedziawszy, to mam trochę problem. Znaczy trochę. Ta płyta ze Space Marines, no naprawdę, ma takie dosyć spore rysy i no, teraz nawet grając, słyszę, jak strasznie robocze w napędzie, tak jakoś tak dziwnie. Bałem się, że jest okrąg zrobiony z napędu, ale nie, ale no, to nie są zbyt dobre oznaki, że tak powiem, działania tej płyty, więc możliwe będzie, iż w pewnym momencie będę musiał przerwać nagrywanko i niezwłocznie wysłać tą płytę do regeneracji, jakkolwiek to brzmi, jakkolwiek jej pomoże, bo rysy są takie dziwne, głębokie do rysowania. Powiem wam, że nie napawa to totalnie optymizmem, no ale już dobra. Wróćmy sobie do gry. Gdzie my tu się poruszamy? Widzę orku. Tam się otwarło, podniosło. Nawet nie wiem. Moje kompanii tam napierdzielają. Będzie jakaś muzyczka się włączyła. Standardowo musimy ogarnąć. Co tu się dzieje? Ktoś przyjdzie? Jakiś boss? Nie. Those guardsmen cannot survive that long. We find a way to destroy the gun. Zniszczy działo. Zniszczymy działo, ale najpierw tutaj zobaczymy, co tu mamy. O, co to jest? Wyrzutnia? Jakaś wyrzutnia, tak? Zaraz to wyrzutnie, odblokowane wyrzutnie zepsta, jest specjalny rodzaj wyrzutni rakiet, która strzela magnetycznymi ładunkami topiącymi, panie, to może być dobre. Lecimy tam. Co, już wychodzą? No nikt nie wychodzi, co by panowie? Czego straszycie człowieka? Jak ktoś wychodzi, jak nikt nie wychodzi. Pewnie zaraz będzie jakaś mega horda kusów. Wypróbujemy tą nową broń. Problem taki, że tak jak już mówiłem w poprzednim materiale, nie są tłumaczone wszystkie po prostu. A, coś tak. I że to niby. Nie wiem. To jakoś się detonuje? No, to taka se. Fajna ta broń. Taka se fajna ta brońka była. Tak, i teraz znowu amunicji mamy tyle, że już nawet nie jesteśmy w stanie tej amunicji więcej brać, nie? We could put the charge on one of the gun shells. Leandros, you do the chapter proud. Releasing safeguard. Remember that we honor the machine god by exceeding Marsz dem! Space Marines!
Orks. Drofik na podpatki. Może hatchety walić, nie? I dobry. I dobry. Dobra, postrzelali mu się trochę z tej snajpy. Fajnie było, ale się kurde skończyło, nie? Idziemy stąd. Bum, 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 bum. Takie typowe Gearsy, powiem szczerze. Tylko fabularnie na razie aż tak mocno dupy mi nie urywa, ale takie typowe Gearsy. Idź tam, coś tam zrób. Czyżby drift analoga? Idź tam, coś tam zrób. Przynieś, podaj, pozamiataj. Zabij hordę, nie? Że tak powiem. Tak. Wygląda, nie? I tak w kółko. Guziczki mi się niestety pierdzielą. Jak zwykle. Jak to na Xboxie bywa. No, dwójka Space Marinesa prezentuje bardzo fajną grafikę, tak? Ale no, też nie patrzmy na samą grafikę, bo jeżeli gra nie będzie miała zbyt dużo do zaoferowania, no to wiecie, nie? Cały czas trzeba sobie też powtarzać, żeby jednak nie dać się nabrać na te marketingowe zapowiedzi. Nie składać tych preorderów, no bo różnie bywa w dzisiejszych czasach z tymi preorderami. Jest po prostu kiepskawo, nie? Gry na ogół, no wiecie, jak zrobione. Kiepsko to wygląda po prostu. Jeżeli ta jedynka by mi się spodobała na tyle, żebym miał hype'a na dwójkę od razu. Znaczy ja tę dwójkę pewnie i tak kupię. Tak pewnie je kupię. Ją kupię. Dobrze by było na premierę, ale... Na razie widzę bardzo dużo podobieństw z... właśnie z Gearsów. Bardzo dużo podobnie z Gearsów. Pytanie, czy w ogóle będziemy na jakiejś innej planecie ogarniać? Czy to wszystko tu będzie? AI jest takie... Ej, co jest? Teraz dopiero go trafiło. Szczerze, masakra. Ale AI przeciwników uważam za debilne. Jest debilne. Naprawdę tutaj... To jest. Coś tu żyga. No właśnie. Tam walą w tych... dup. Leci tu. Gamoni. Space Marines, bitch. That's Space Marines, LAPD. Shut the fuck up. Two them Space Marines. Doop. No cóż, zrobiliśmy tutaj z dupy jaśnień średniowiecza tak zwane. Teraz uwaga, czy dobrze kliknę? Fuck, znowu mi się Y z B pomylił. Oh my goodness. Ujo. Co to za jakieś demonie? Nowe. For the Empire!
Nie wiem, walłem tą mega moc, ale średnio nam przydała. Znowu problem z ammunition. To jest po prostu dramat. To jest dripping. Kolejny pad jest zwalony. Razem na Xboxie, lekki dripping analog, ale on nie przeszkadza jeszcze w graniu. Ale to kolejny pad z wypierdzielonym analogiem. Ja już mam dwa do zrobienia i to dwa z Xboxa. Series X'a jeden pad do zrobienia i teraz wychodzi na to, że ten z 360 też niestety będzie do podreperowania. Same wydatki. A nie chce się tego robić, wyjście mi. Lepiej człowiekowi wychodzi i chęć kupna gry niż zainwestowaniem w naprawę pada. No. Jak nie będzie można na czym grać. Dobra, co tu mam zrobić? Jakaś bomba? O co tu chodzi? Daj pocisk. Takie silne są te kolosy? Nawet nie wiedziałem, że nie są takie silni. Pad killera sobie pierdzielny. Oczywiście dobry chwyt marketingowy, nie? We follow the shell up and make sure it reaches its destination. Aye. Now back to the lift. Zniszczy baterię. Dobrze. W którą stronę? Na pewno nie. Czyli mamy się wrócić. Jak? Tak. Do windy się trzeba wrócić. Tam nic nie ma. Jest. Space Marines. Ciekawe, tu chyba żadnego ulepszania broni nie ma. Wiem, że w dwójce wprowadzili ten system craftingowy, nie? Tam można było właśnie sobie te bronie ulepszać. Tam coś było. Czekajcie, bo najpierw trzeba tych idiotów tutaj ogarnąć. Ojoj! Siebenacht, coś ty mi zrobił! Bimbo! Pięknie, pięknie! Nice killem! No, to był dobry deal. To mnie się podobało, to nie powiem, nie? To było całkiem gitne. Żebym go normalnie ściupał piłą mechaniczną. Pad clear wypity. Raczej łyczek zrobiony. No można piekać dalej, panowie. Panie, to jest dobre, panie. Panie, to jest dobry. Dobra, lecimy dalej. Co tu mamy ciekawego do zrobienia? Pewnie nic, jest amunicja. A tutaj mi nie dało nic. Tu. Nie dało, co tu jest? Poniosę amunicję, aha, amunicję do tego, dobra. Karabinka niestety nadal dupa. Odnoszę takie wrażenie, że do najlepszej broni w tej grze jest jak najmniej amunicji, nie? Tam wchodzimy na jakiś troszkę większy, otwarty teren, widzę. O. Przynajmniej tak mi się wydaje. O. Ja
Jezu. Nie, nie. Ja stąd idę. Trupa. Taki trochę cheater, nie? O. Cheater oszukista. Pięć i w pień. Dajcie na amunicję jakąś, o. Jest coś do karabinka w końcu. Lidnie. One, two, three, four, five, boom. Dawać cele. Trzeba je ubić. Ubić wszystkie. Co tu mamy? Tu mamy jakiś ten. Proszę bardzo, jakiś. Jakiś tajemny schron. Tajemne miejsce, to przynajmniej amunicja. Święta. My to tam musimy iść. Też jest jakaś amunicja. Oczywiście od razu sobie skorzystam. Po prostu wezmę. 30 mamy znowu fula. Kula daje fula. Tu jest co? Jakiś panel? Nie, winda kolejna. Ok. Zaciskamy na windzie. Kompanii? Znam kompanii. Ciekawe, kiedy nam dadzą jakąś walkę z bossem, nie? Albo coś takiego. W sumie to szkoda amunicji na tych łajzy. De facto. I lepiej to jest sobie ogarnąć ryzykuje broni. Małego, beznadziejnego pistolecyka. Co tu jest znowu? Ciekawego. Odblokowano tryb snajperski. Aha. Rozumiem. Teraz dodatkowo mogę odpalić furię i w trybie snajperskim strzelać. Rozumiem. O, jakiś duży teren. Then we put it back. Leandros, get the shell into that loader. I will cover you. Lipa.
Ale oni mnie wkurzają, te głąby, nie? Skitu. O tu. I to tak, te fale tak w kółko, nie? Się udało. Agreed. Find an exit. Albo oni uciekają. Powiem szczerze, ja jak Beretti. Trochę tej amunicji poszło. Ojoj, chciałem jeszcze sobie tę amunicję wziąć. Kurde, już się cutscenka włączyła, ty. Tom? The guardsmen will get their supplies now. Iż bateria. Dało się to zrobić. Captain Titus, you are a man of your word, my lord. Thank you. What is your situation, Lieutenant? We're gathering our wounded and are heading to the Andris habitation block to establish an outpost. With the cannon down, our support craft will land there. Very well. My battle brothers and I must secure any operational warlord class titans before the orcs can loot them. Good luck. Dotrzyj do manufaktury. Anu. Opa. O. To jest fajnie zrobione, że te orkowe tam sobie gdzieś w tle biegają, nie? Tak, to tak w miarę przyzwoicie wygląda, no nie powiem, nie? Te twórcy mieli ciekawy zamysł, żeby to jakoś tak właśnie zrobić, przygotować, nie? Normalnie sobie ogarniają, nie? Nie sobie tu po prostu biegają. Niech jest tego pa. My snajpery to możemy się też pobawić trochę. Tych większych możemy sobie tutaj trochę ogarnąć. Poszczały. Snajperka najlepsza moim zdaniem tego wszystkiego, naprawdę. Ładnie się snajpera prezentuje, duży damage zadaje. Fajnie się z niej nawet strzela. Chyba amunicji nie mam, ej. Tam uciekają. Jest amunicja, co prawda do tego karabina szybko schodzi ta amunicja, ale ze snajpem mi się lepiej napierdziela. Snajp jest zawsze. I co, zamykają to? A którędy ja mam iść? Za głąby, ej. Za głupie orki. Zamknęli i ja to otwieram, rozumiecie? Lejcie to, jakie te orki idiotyczne są. Takie totalne głupki. Dobra, polecimy tu. Punkt kontrolny. The Imperium. Their work outlived all of them.
I co? Jak to tu wygląda? Coś przyjechało, jakiś... Pociąg przyjechał. Dostań się na taran. Okej. Okej, okej. Standardowo. Dziwię się, czemu ci moi kompani nie strzelają z boku, nie? Pa, co się tutaj dzieje w ogóle z moimi kompanami, nie? Kiepsko to wygląda. Moi kompani są troszeczkę idiotyczni, tak samo jak ci. Jak orkowie. Amunicji dostałem znowu, ale... Powiem szczerze, nie za wiele. Cały czas będę jęczał z amunicją. Też jakaś taka gra była, gdzie strasznie ubolewałem na tym, że amunicji nie było za dużo. Pierwszej inwazji orków. Kamera strasznie lata w tej grze. Też jakby to nie do końca to pomaga, nie? Nie do końca to pomaga w tym tytule, niestety. Bo tam za dużo dzieje i nie wiadomo, o co chodzi, nie? Okay, my się mamy dostać na pociąg jakiś, tak? Okay. To chyba nie jest na czas, mam nadzieję. Mało tej amunicji, mało, oj mało, naprawdę jest widnie. Bida, bida, bida. Stolecik może zwykły? Coś, ten Teges? Padzie się zabił. Gówna mała latająca. I dajcie jakieś ammo, ej. No to się odwaliło, ty z tyłu mnie jakiś przeatakował? Rukinsyn. Now to stop this ram. Time to impact. No more than 6 minutes. Time enough. Zatrzymuje taran orków. Czyli jesteśmy gdzie na tym
A jesteśmy na pociągu jakimś. Okej. Okay. Za amunicja. Lecie fula. Tyle co nie dają tego, tej amunicji, to jest naprawdę pora. To jest. Co to jest, ej? Tak latające. Dobra, ej, gościu, ty trochę mi tu... Trochę mnie tutaj wkurzyliście, panowie. Trochę nawet bardzo bym powiedział. Titan. No dostaliśmy tam tej amunicji, ale tak. Jakoś mega dużo. Sidonus, time to impact. Tak, znowu jest problem z żyćkiem. Tak, żyćko albo amunicja, nie? Albo to, nie? Życia mojego to tak za wiele tu nie ma. Ajpa po raz kolejny uratowało życie. Granaty dostaliśmy, no kurczę, co nam po granatach? Jak tej amunicji po prostu schodzi tyle, że to jest jakaś masakra, nie? O Boże, co tam? To mam iść po tą broń? Wygląda. Ej, no ale... To jest... Ej, ale to jest jakieś... To jest jakieś oszukane, moim zdaniem, ty. No, bo to można... No, rozumiem.
Poszło. Dało radę. Wow, cóż za emotion. Cóż za emotion. Niewiarygodne rzeczy. The Manufactorum still holds. Some Imperial Guard units made it here after all. They cannot hold for long. We must hurry. Okej, moi drodzy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten part z Warhammer Colonial. Jak to się nazywa? Jak zwał? Tak zwał. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Sayonara. Yo!